Gitarra, akordeoia eta akordeoia. Coś tam zagrałem na początek. Wszystkie strony świata w Radiu Katowice w wersji z obrazkiem teraz, a potem będzie też w wersji z oprawą muzyczną. To w najbliższą środę, proszę Państwa. A taki temat, właśnie nie wiem, zapytam gościa, czy to zabrzmiało tak troszkę blisko wschodnio. Troszkę jeżeli chodzi o te takie niedociągnięcia i y, półtony, to tak, ale myślę, że to jest wciąż trudne, żeby to przyłożyć na, na gitarę. Mhm. Ta, ta specyfikę pół, ćwierć tonów nawet. Mhm. Choć, y, a tu będziemy później porozmawiać <śmiewanie> o zachodnioafrykańskich. <śmiewanie> a ja, Alazab. Witam serdecznie. Dzisiaj y, na gościnnej wizycie z Radia Lublin, tak? Tak, wizytacja z Radia Lublin. <śmiewanie> tak się. Polskiego Radia Lublin, y, czyli po sąsiedzku, braterska stacja, jakby nie oczywiście. było. oczywiście. Dlatego mnie zaprosił. Y, tylko dlatego wiadomo, bo jakby z braterskich i siostrzanych stacji tylko zapraszamy. Dalsza rodzina, sorry, ale jakby nie utrzymujemy kontaktów, nie. Y, a ja jesteś też o tyle ciekawą osobą, że y, korzenie Twoje sięgają właśnie Bliskiego Wschodu, stąd ten wstęp muzyczny, i to jest Jordania. Tak, Jordania. Y, jestem w połowie Jordanką. Można też powiedzieć, że Arabką. To też jest ciekawe w tym odróżnieniu. Tak, tak, tak oczywiście. A to Jordania to nie, nie jakby... No właśnie, bo czym się... Jakby... To, to są Arabowie. Oprócz tego, że to mieszkańcy Arabii saudyjskiej na przykład. Chociaż to są Saudyjczycy z kolei. Przyszłam e, opowiadać o Blusie i teraz będę rozmawiać o swojej tożsamości. Dobrze, przy, przygotuję się tego psychicznie, ale mhm. poważnie. E, to jest e, Arabowie, Bliski Wschód. E, to jest lud, który oczywiście można podzielić na e, mniejsze e, klany, rodziny, mhm. mniejsze właśnie narodowości, bo w pewnym momencie e, Arabowie podzielili się na narodowości i ten ruch narodowy był coraz większy i dzisiaj bardziej Dominuje w narracji wśród arabskich ludów ta narracja narodowa, czyli mm -hmm. są Palestyńczycy, są Jordańczycy. Okay. I dobrze, i niedobrze. Wydaje mi się, że dzisiaj, dla, w momencie, kiedy na Bliskim Wschodzie. No, nie tylko dzisiaj, już od wielu lat mhm. panuje destabilizacja m, przez kolonializm zachodni, to myślę, że właśnie powrót do e, tej takiej tożsamości arabskiej e, dobrze by zrobiła e, w walce o, e, o nawet niepodległość narodową, jako mhm. taką, mhm. bo wtedy ludy arabskie czułyby się zobowiązane pomagać sobie nawzajem. A niestety doszło do tego, że. E, tak, to jest oczywiście moje z autorskie zdanie, mhm. ale doszło do tego, że. Każdy naród walczy o siebie, a niestety w, w, w spotkaniu z wielkimi kolonizatorami, no takie, taki naród jak Palestyńczycy no mają, mają problem. Mhm. Czyli jest to jakiś rodzaj nie tyle bratobójczej walki, mhm. chociaż też mhm. właściwie. No tak, ale to jakby Bliski Wschód jest kotłem od mhm. wielu, wielu lat. Myślę, że nie ze swojej winy. Choć może i trochę ze swojej. Też, choć myślę, że wiele zrobiła e, taka propaganda, mm -hmm. e, że, że terroryzm, że ten lud trzeba trzymać e, pod jakimś kluczem, bo inaczej się wymykają spod kontroli. Mm -hmm. Wydaje mi się, że. E, Problem jest, oprócz oczywiście tych takich przypadków w mikroskali, czyli znajdywanie liderów, którzy będą podporządkowani pod, pod zachodnich dyktatorów, znaczy, o przepraszam, pod wybranych dyktatorów przez zachodnich kolonizatorów. Ta pomyłka oczywiście była celowa. To, to jest jakby taki przykład już mikro, ale wydaje mi się, że przede wszystkim problem wynika z tego, że że spróbowano ludy, które żyły przez wiele wieków w swoim systemie. Społecznym w swoim systemie politycznym, choć nawet nie wiem, czy można tak mówić o, w ogóle o polityce. W jakimś swoim kontekście tak. kulturowym, ze swoją tożsamością. tożsamością z swoją tożsamością, ale też swoim tak układem, mhm. swoim porządkiem. Mhm. Swoim rytmem. Swoim rytmem. Narzucono zachodni mhm. formę, formę życia, mhm. formę porządku społecznego, i to był, wydaje mi się jednak źródło problemów. Mhm. Co ciekawe, ten porządek też. Z jednej strony trochę się narzucił na przykład mm -hmm. w Emiratach, mm -hmm. nie? czyli powiedzmy w tych y, krajach, które Takim są. Utworem trochę jest Tak, znaczy w Emiratach, czy mm -hmm. na przykład tam nie wiem, w Kuwejcie mm -hmm. i tak dalej, mm -hmm. w Omanie, Katarza. w Katarze. Mm -hmm. A jednocześnie oni jakoś ten, ten swój rytm, tak ja mam wrażenie, jakby jednocześnie go zachowali, nie? To znaczy ta tożsamość kulturowa tam ciągle jest bardzo obecna, mm -hmm. bardzo żywa i bardzo pilnowana, żeby była, nie? Tak, wiem, Akurat o tym wiem, bo moja żona spędziła troszkę czasu w, i w Katarze i w Emiratach Arabskich i, i dużo mi opowiadała mm -hmm. o tym, jak to tam wygląda. E, myślę, że dzisiaj, kiedy coraz więcej ludzi tam podróżuje mm -hmm. i tak dalej, sami nie mogą sobie wyrobić swoje zdanie, choć zawsze inaczej wygląda kraj, kiedy obserwujesz go jako turysta, a inaczej, kiedy sobie tam. I to wejdziesz samo jest z kulturą i z muzyką. Co innego, wydaje nam się, że muzyka jest. Tak jak z bluesem na przykład. Że... Uff, dobrze, że w ogóle do tego wróciłaś, bo Prograf? właśnie jakby mogliśmy się jak pogłębić, mi... bo to są wszystkie strony świata, proszę państwa, jakby przypominamy tylko. Nie jest to program geopolityczny tak, bynajmniej. Właśnie. Tylko jednak muzyczny, aczkolwiek z drugiej strony spotykam się tu z moimi gośćmi też troszkę pod takim hasłem, żeby muzyka była pretekstem do rozmawiania w ogóle o zjawiskach, które dzieją się w szeroko pojętej kulturze. Nie? I no, kultura. To jest pojęcie mega pojemne. Mhm. Ale to jest e... bardzo zasadne, bo muzyka w swoim założeniu kulturowym była przestrzenią taką też społeczną tak. i, e, i, i tworzącą więzi, hmm. tworzącą przestrzeń nawet obrzędową, więc jak najbardziej. To jest bardzo ciekawy twór, nie? Bo wydaje mi się, że nie ma chyba drugiej takiej dziedziny sztuki. Chyba o tym wreszcie będziemy śladowo rozmawiać, ale bo... bo ja, już, ja zaraz wrócę, to już bo nie, już czuję, bronić. Bo, nie, bo już czuję, że, 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 że jest fajne Pole do w ogóle porozmawiania o muzyce w ogóle, jako takiej. Bo chyba nie ma drugiej takiej dziedziny sztuki. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Mogą Państwo też w komentarzach na dole. Gdzie to z jednej strony, tak jakby wynika z kultury, a jednocześnie wpływa na nią. Rozumiesz, tak jakby ten wpływ, to oddziaływanie jest w obu mhm. kierunkach, czego, chociaż teraz nie, bo wydaje mi się, że literatura działa tak samo i w ogóle sztuka działa tak samo zawsze. Nie? W takim mhm. rozumieniu ludowym, literatura jako przekazy słowne, opowieści, mitologie, mhm. jak najbardziej. Taniec to samo, wydaje mi się. Nie, nie, wiesz, jednak z drugiej strony pisarz też jest obserwatorem świata, nie? który, mhm. czy poeta, który, mhm. który go otacza opisuje ten świat i, I, potem, potem... i potem wpływa na ten tak. świat. Więc to rzeczywiście, przepraszam, to bym teraz tutaj się, nie. bo już miałem taką <laughs> chytrą teorię, że, że muzyka to jednak najbardziej taka, że, on, jakby, że, że to jest najbardziej widoczny ten wpływ yy, wzajemny, ale nie, to chyba jednak w każdej dziedzinie sztuki, chociaż w muzyce yy, jakby jeszcze inaczej. Ona chyba jest, stała się najbardziej popularnym środkiem mhm. wyrazu, nie? Jeśli ale też chyba o... jest najbardziej pojemna. Ta. Film jeszcze, nie? To, jakby to jest drugi taki tak, chyba. Tak, ale to wydaje to jest... mi się, że muzyka może przenikać przez różne y, sfery sztuki i życia. Y -y -y. Łatwiej niż inne, że no, łatwiej jest z muzyką niż z literaturą. No, i, no tak i łączy nie, w I sobie łączy, dwie tak. sztuki, bo jeżeli mówimy o współczesnej muzyce rozrywkowej, a do takiej blusa bym jednak zaliczył, mm -hmm. choć on wyrasta z tego pnia ludowego, e, no to łączy w sobie literaturę mm -hmm. przecież piosenka mm -hmm. razem z, no, z muzyką jako taką. Nie? Zastanawiające jest to też. i taniec. E, no tak, taniec. <laughs> e, zastanawiające jest też to. E, bo zaczęłaś mówić teraz o tym blusie i znowu bym wróciła. Ee, dawaj, no jak... To tak róbmy dzi dzisiaj, że tak? ja, będę, ja będę pływał, co najbardziej lubię w ogóle robić, skakać po prostu z tematu na temat. A ja bo... będę kojarzyć to z blusem. E, e, tak, 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 jakby specjalna. my by funkcjonujemy troszkę odwrotnie, prawda? To znaczy ja jestem jak ta damska torebka, czyli jestem chaosem, no nie? A ty możesz być jak ten, powiedzmy, męski świat, mechanika w garażu, poukładany, jest, nie? To jest Super, ciekawe... Zamiana ról po prostu. Nie, to, to jest zaraz. ciekawe, po prostu reagujemy na swoje osobowości, bo ja raczej jestem tym chaosem, mm -hmm. ale może spotkałam większy chaos, i mm -hmm. ja wtedy się dostosowuję i Z automatu również jestem... mm -hmm. do harmonii. Może tak. Z do porządku pewnego. Więc co z tym bluesem? Z tym bluesem, jeżeli chodzi o tą muzykę ludową, że z jednej strony blues wychodzi z muzyki ludowej, z kultury tradycyjnej afroamerykańskiej, mm -hmm. przekształcił się ewolucyjnie w muzykę popularną i w ogóle stał się źródłem dla. W... Dla innych gatunków muzyki popularnej. Mm. I mam taką też chytrą teorię, czy dzisiejsza muzyka popularna nie jest swego rodzaju współczesną muzyką ludową? Nie pełni takich funkcji? Tak. Moim zdaniem, że jakbym teraz coś, co już kiedyś powiedziałem, czy parokrotnie powiedziałem i natychmiast spotkałem się z, może nie z ostracyzmem, ale z wielkim w ogóle oporem i że nie, to tak nie jest. No więc ja, proszę Państwa, stoję na stanowisku takim, że disco polo. Tak. Mhm. jeszcze raz powtórzę, disco polo jest współczesną formą muzyki ludowej. Niczym innym. Chyba najbardziej w ogóle tam to się realizuje tak naprawdę, bo to jest piosenka zresztą na, kiedyś nazywana piosenką chodnikową przecież, czy muzyką chodnikową. E, te teksty są proste, dokładnie jak w piosenkach y, y, ludowych. E, różnica jest tylko taka, że z pewnych przyczyn, które miały miejsce w latach 80. w naszej kulturze, e, e, to jakby ta muzyka zamiast być grana normalnie tak jak wszędzie na instrumentach ludowych, czyli na gitarach, to ona po prostu jakby przeniosła się na organy kasio i na taką okay, elektroniczną y sytuację y w, w stylu disco. Nie? Z jednej strony bym się z tobą zgodziła, y ale z drugiej. Ja bym, powiem ci tylko jeszcze, y dlaczego y tak się stało, okay. ponieważ w Polsce nie było jako takiej muzyki środka. W tamtych czasach. Czyli tej muzyki, która w 80 latach właściwie Polska nie miała muzyki środka. Tak naprawdę na, na dużą skalę. Nie? Czyli rok nie był muzyką środka? Moim zdaniem mm, nie, nie było muzyki jako takiej, która służyła byli tylko zwykłej rozrywce. Były oczywiście mm -hmm. jakieś tam wiesz, drobne rzeczy w 80 latach, Było papa dance. Jedyną muzyką, którą moglibyśmy uznać jako tak grano na wzorzec zachodni, taki jak w tamtych czasach, jak nie wiem, jak New Romantic czy bo to jest muzyka mm -hmm. środka, tak jak, jak ówczesny synth pop z lat 80 to było kombi. I to właściwie był chyba jedyny zespół, który tak grał, może troszkę grupa Bolter ze swoim słynnym Daj mi tę noc. Natomiast my nie mieliśmy jako takiej w Polsce muzyki środka, czyli tej, która służy tylko i wyłącznie zabawie. Wszystko to, co w Polsce w 80-tych latach było, nawet jeżeli to była muzyka popowa, to ona była nacechowana buntem, bo wszyscy, musieliśmy, bo wszyscy artyści walczyli przecież, prawda? Czyli nawet to, co było powiedzmy popowe. To i tak miało w sobie ten sznyt taki troszkę zbuntowany. Lady Punk miał w sobie pewne teksty, które generalnie krytykowały system. Wszyscy walczyli z systemem. Nawet Kombi w swoich tekstach walczył z systemem. Jacek Cygan piszący wówczas teksty, wszyscy walczyli z systemem w sposób bardziej dosadny, tak jak to czynił Punk Rock, bardziej na okrętkę i naokoło, jak to czynili artyści, no właśnie reprezentujący scenę środka. Ponieważ nie było muzyki służącej do zabawie, a Małe Miasteczko i Wieś. Nie myśli, jakby, znaczy inaczej, też walczy z systemem, ale jednak mimo wszystko lgnie i potrzebuje, jakby. Wiesz co chodzi? Potrzebuje zabawy prostej, zwykłej, siermierznej rozrywki. Ale też zabawa może być reakcją na okupanta, że jest tak. jakimś odreagowaniem. Tak, ale u nas tego nie było no w żadnych latach. Mhm. I potem jakby kończy się komunizm, tak jest masa tych ludowych przyśpiewek, ponieważ mhm. tego nie było, więc to jest dla mnie, to jest trochę tak jak taki nadrobienie zaległości, rozumiem? taki wybuch po prostu, nic, nad, nic W tym samym czasie, pod koniec lat 80 jest wielka moda na Italo mhm. więc to się ze sobą po prostu łączy. Zresztą to jest dosyć dobrze pokazane w filmie, nie wiem czemu, tak po macoszemu przez wszystkich, pod tytułem Zenek, o Zenku Martyniuku akurat. I abstrahując od niego, nie, 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 nie chodzi o to, że ja teraz go będę bronił, czy, czy bronił. Nie, twierdzę, że muzyka disco-polo po prostu jest muzyką, każda inna muzyka. Zgodam się z tobą. E... I też Polonia miała tutaj tak, du dużą rolę, no, oczywiście. W, bo przede wszystkim to przez oczywiście. polonijne środowiska disco-polo się rozwinęło. Tam. No tak, tylko jedynym, jedynym przekleństwem tej muzyki jest to, że ona jest po prostu grana na takich instrumentach, które się kojarzy które się kojarzą środowiskom z kolei rokowym czy punkowym źle, no bo się kojarzą z, z dyskoteką po prostu, nie? Mhm. Gdyby ci artyści, muzycy, ja to pewnie upraszczam, bo myślę sobie, że jakby ten problem jest bardziej złożony i na pewno znajdzie się Czekam. ktoś, kto będzie polemizował, ale bardzo proszę, ja bardzo chętnie poczytam w komentarzach i jakby możemy polemizować, od tego też ten program jest. Natomiast chodzi mi o to, że gdyby takie przez Twoje oczy zielone albo. No przecież miała matka, syna, syna jedynego, to jest normalna ludowa przyśpiewka. No hej! Tak czy nie? No tak, tylko no. trzeba wziąć... majteczki w kropeczki. To jest normalna ludowa przyśpiewka, czy nie? Czym się różnią majteczki w kropeczki od, yy, nie wiem, yy, choć tu miła, będziesz ze mną wino piła, albo na wysokim dębie głuchają gołębie. No tak, nic, tylko, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jak mówisz, muzyka disco polo to jest współczesna muzyka ludowa, to bierzesz całą muzykę ludową, folklor. Yy, i ją zrównujesz z muzyką Disco Polo. I wtedy trzeba, wydaje mi się, doprecyzować, mhm. że muzyka, muzyka Disco Polo pełni jedną z wielu funkcji muzyki ludowej. Albo jest tylko jedną przestrzenią muzyki ludowej, czyli muzy muzyka rozrywkowa, czyli funkcja rozrywkowa. Nie, bo muzyka ludowa też ma w funkcję rozrywkową. Też, ale nie tylko. Ty Okej, okay, dobrze, o, o masz to rację. Mi chodzi. Dobry, tylko dobra, mi o to dobra, chodzi, żeby dobra, nie okay. umniejszyć rację, tak, tak. folkloru, muzyki tak. ludowej do... Z zmierzałem do tego, że disco polo jest czymś takim jak kujawiak czy oberek, tylko okay. jakby w formie, rozumiesz, dyskotekowej, z dołożoną do tego ludową przyśpiewką, którą jakiś hop może śpiewać, nie wiem, idąc na pole kosić zboże, no bo Chodzi mi o to, że te majteczki w kropeczki, czy przestwocze zielone, gdyby one były zagrane, nie wiem, na gitarę, dudy i e, bęben, Skrzypce. na przykład. Jestem absolutnie przekonany, że nikt nie miałby z tym najmniejszego problemu. Czyli mówisz o instrumentarium, nie mówisz no, o... o… formie całej, no o estetyce, właśnie, no bo... nie? No, ona jest ważna oczywiście, ja jakby nie mówię, że nie. Mhm. Przed chwilą jakby mówiłem, mhm. dlaczego ta estetyka jest taka sirmierzna i tak wielu po prostu natychmiast ją odrzuciło. Mhm. No właśnie dlatego, że ona się nie kojarzyła z pewnego rodzaju tandetą, jarmarkiem, z, 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 z italo disco, mm -hmm. <laughs> czymś takim co w środowiskach, które e, powiedzmy czy, 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 czymś takim co dla człowieka, który uważa się za nieco bardziej inteligentnego, wyrobionego. No, no italo disco to takie mm -hmm. jest plastikowe i takie, prawda? No rozumiesz, nie? Tak. To jakby takie modern talking, ten mm też nie rozumiem, dlaczego akurat się tak bardzo tę muzykę traktuje z takim ostracyzmem. Bo to jest po prostu muzyka. No, muzyka to są dźwięki, proszę Państwa. Nie? W naszej kulturze zachodniej 12 tonów raptem i wariacje na ich temat. Wcześniej muzyka ludowa była odrzucona przez inteligencja, potem inteligencja wróciła na wieś i, hmm. i tą muzykę ludową odkrywała ponownie, więc. Nie, nie chcę powiedzieć, że to czeka też disco polo, bo może nie. Ale no, ja bym się tutaj znowu... Że myślisz, że będą by aranżacje, a było, w Lublinie były aranżacje jazzowe e, muzyki disco polo. Było, było. To. Proszę pani, jest taki artysta e, internetowy, co się nazywa Cezik. A, no tak. On w ogóle jest z Gliwic generalnie. No, no może wszyscy wielcy... Jest, ma... <laughs> jest moim sąsiadem, że było ciekawiej, w sensie mieszka ulica obok. Mhm. Cezik zrobił kiedyś Jazzową bodajże wersję, mm -hmm, jeśli dobrze pamiętam. pamiętam. Tak. Ona tańczy dla mm -hmm. mnie. Proszę sobie tego posłuchać, to nie słyszał. No Po prostu brzmi to rewelacyjnie. Ale brzmi rewelacyjnie, bo on to. E... A, estetyka, właśnie, jakie instrumentarium? Wszystko że tutaj się jakby widz rozbija o to, nie? No i może i może słusznie. No dobrze, a co z tym bluesem? Bo to jakby, coś inaczej, tu jest bardzo podobna sytuacja, moim zdaniem. Bo. Gdybyśmy sięgnęli na przykład do początków, nie? Hmm? takich całkiem, całkiem, tak, pra, 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 początków e, muzyki bluesowej, a te pra początki ja postrzegam nie tyle w tych wszystkich Jubilee Singles, mm -hmm. czyli znaczy też, ale to nie tylko tam, e, tylko te początki ja bym postrzegał bardziej w fraktajmach, e, mm -hmm. bo blues. Ty jako ekspertka, być może mnie poprawisz, bo ja to ciągle powtarzam, a ja ciągle nie wiem, czy dobrze to mówię, nie? Jakbyśmy uprościli tę historię. Bardzo o tak... Jeju, nie lubię upraszczać. Ale dobrze. w skrócie, gdybyśmy mm -hmm. to opowiedzieli, nie? Jadą sobie anglosasi, płyną sobie anglosasi z Wielkiej Brytanii, mm -hmm. Do Stanów Zjednoczonych, tak? Mhm. Zgadza się. Zgadza to się. jest połowa, no, znaczy, miałem koniec XVIII wieku, mniej więcej. Tak. XVIII, XIX wiek. dobra. Czytam może teraz wcześniej. wcześniej jeszcze, dobra. tak. No dobra, ale płyną sobie mhm. to ma te tak. I w ogóle pływają co jakiś czas, no bo jak już odkryli ten nowy tak. świat, to co jakiś Sola, czas te statki. Tak, inni, jacyś, po Brytania, mhm. jacyś tam sobie... Potem się ten świat rozwija, żegluga morska rozwija się bardziej, więc płynie ich więcej. Mhm. W Wielkiej Brytanii dzieje się nie najlepiej, Stany Zjednoczone niepodległość, więc biedota głównie, tak rozumiem, to brytyjskie albo klasa średnia brytyjska widzi szansę dla I siebie. Tak. Mhm, okay. I teraz i tu się zaczyna ta historia, moim zdaniem. Bo teraz ta y, brytyjska klasa średnia uciekająca przed pewną nienormalnością dziejącą się w Wielkiej Brytanii do świata, który jawi mu się, im się jako wolny płynie sobie statkiem. E, na tym statku są żeglarze, którzy na tym statku śpiewają sobie swoje żeglarskie piosenki. Szanty. No bo mm -hmm. najczęściej tymi żeglarzami byli albo Brytyjczycy zamieszkujący nadmorskie, e, Irlandczycy, Irlandczycy mm -hmm. no stąd przecież ta tak. pierwsza emigracja duża tak, tak, tak. y, amerykańska, to są właśnie Irlandczycy. Mm -hmm. Czyli dlatego ja słyszę wyraźne podobieństwa między irlandzkim folkiem a muzyką country na przykład? Tak. Tu, tu się zgadzam. Tu jest pełna zgoda. Dobra, poczekaj, bo to jeszcze nie koniec tak. historii. Teraz tak, oni przypływają do tej Ameryki, a po drodze jeszcze zahaczyli o Afrykę, zabierając tamtąd niewolników, tak? Gdzie... No nie ci sami, ale tak, tak, no. no tak, nie ci sami, no, dobra. Tak, no, ale, ale nie mogło się zdarzyć, że taki statek bo się zawinął się i... Tak, pewnie zawinął, mhm. tak. No dobra i teraz ci Afrykanie yy, też mają swoje pieśni plemienne, mhm. swój rytm. Czasami oni są galernikami na tych statkach, tak? Czyli wiosłują też, co generalnie też się odbywa do rytmu i tak dalej. Czy to nie jest tak, bo to ileś czasu oczywiście musiało upłynąć, nie? że to się po prostu ze sobą wymieszało. Bo potem, tak jak ja gdzieś tam sobie doczytywałem, robiąc swoje audycje, tam i resztę i tak dalej, to znowu w dużym uproszczeniu. Ten przedstawiciel średniej klasy brytyjskiej wysiadał na tym amerykańskim wybrzeżu, no i dostawał ten wóz drabiniasty i konia. Jak miał szczęście, to cała jego rodzina ten podróż przeżyła, jak nie, to może mu tam zmarło na przykład już, nie wiem, dziecko czy żona w trakcie. Więc to już go hartowało psychicznie z automatu. Nasłuchał się tych pieśni, bo ta podróż pewnie trwała z, z miesiąc przynajmniej, tak zakładam. No, może, nie wiem, jak będzie dwa tygodnie. No ale mhm. nasłuchał się tych pieśni i tak jak podają źródła, ci pierwsi, czy pierwsi, ci zdobywcy, tak, czyli pierwsi osadnicy, którzy jechali tam zakładać sobie osady, miasta i tak dalej, na tych wozach drabiniastych, tak jakby podchwytywali te pieśni, na statkach i sobie śpiewali dalej. Jednocześnie też śpiewając piosenki, które przywieźli ze sobą, jakby ze, ze kraju, z Motherland, tak, swojej, a z drugiej strony gdzieś już mieli te rytmy afrykańskie, czy to... No właśnie, jakby zastanawia mnie, jak to się stało, że to się wymieszało. Nie? Y oczywiście są różne teorie. I y przy takim najlepszym założeniu, i za założeniu, że świat jest na tyle spójny, możemy powiedzieć, że po prostu się to wymieszało na mhm. równi. Y I mamy elementy muzyki, jak mówisz, żeglarskiej, muzyki ludowej, y brytyjskiej. Brytyjskiej. Nazwijmy w ogóle europejskiej, no bo przecież też kolonizatorzy nie byli tylko z. Ale to, no tak, ale to znam, znowu te. To, bo ja wiem, do czego chcesz nawiązać, że tam też słychać potem wpływy i hiszpańskiej Hiszpanii, muzyki. Francji mm -hmm. w ogóle. Mm -hmm. Ale zostańmy przy angloamerykańskiej no kulturze. No bo wydaje mi się, że to jest ten początek, sam początek. Tak. Mm -hmm. y I oczywiście do tego dochodzi afrykańska muzyka, rozumienie afrykańskie. To też chciałam na początku powiedzieć. Mm -hmm. A propos tego a, obserwatora, czy... i zaraz wrócę do tego. Co to jest rozumienia afrykańskie? O, to jest dobre pytanie. To wróćmy do muzyki ludowej, albo inaczej do obserwowania innej kultury obcej z naszej perspektywy, czyli mm -hmm. też właśnie obserwatora, a nie uczestnika. To jest odwieczny problem, konflikt etnomuzykologów folklorystów. Obserwator czy uczestnik? Czym jestem w stanie w pełni zrozumieć kulturę, z której nie należę? I badania nad bluesem? Chyba nie. No właśnie. Chyba nie jestem w stanie. No, no nie, nie jestem w jest... stanie. Tylko że um, europejczycy czy um, amerykanie um, próbują od lat opisać bluesa, mhm. opisać bluesa w, ze swojej perspektywy e, i ze swojego systemu też muzycznego i też swojego pojmowania mu muzycznego. Czyli dlatego mamy teraz takie ładne opracowania historii jazzu, na przykład, mhm. że Afrykańczycy ze swoim pojmowaniem pentatonicznym weszli w system durmol, no i stąd są te blue notes na przykład. Mhm. To jest jakby jeden, jeden aspekt. Okay. Do tego dochodzi call-and-response. Call-and-response mhm. według wielu badaczy, białych badaczy, badaczy, pochodzi z, a propos tych Brytyjczyków, z hymnodi, ze śpiewania psalmów i hymnów. Tak. E, Często wierni w Anglii byli niepiśmienni i mhm. nie czytali. O, tego tak. nie I dlatego była ta praktyka, że kaznodzieja czy duchowny śpiewał pierwszą, pierwszą ludźkę, tak był. i mhm. powtarzali to za nim. Ale to w Anglii to tak, się działo? Tak, tak. Aha, czyli, czyli ten sposób śpiewania gospel już potem. Bo, no bo to, czyli to on się wziął I to jest tak, jakby, i to tak jest, jakby został z kościoła anglikańskiego? I, e, mhm. i to jest teoria, e, powtórzę, europocentryczna. Który okay. ja na przykład przyznam się, nie pierwszych nie, 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 nie kupuję, tylko ja na początku odkrywając blusa tak naukowo, mając dostęp tylko do em, brytyjskiej, amerykańskiej i polskiej, e, polskich opracowaniach, no, przyjęłam tę narrację. Dopiero jak zagłębiłam się w badania afroamerykanów, mm -hmm. black studies, to dopiero dostrzegłam, że może być inna, inna narracja tej samej historii. I jaka jest inna narracja tej samej historii? A ja razem. Proszę. <noise> e, czyli teraz spró spróbuję... Zrobić ci podkład? <głos> no, <głos> dawaj. No, jedziesz. Dawno, dawno temu. E, poważnie. a propos tego rozumienia afrykańskiego. To jest oczywiście też bardzo e, na potrzeby tej rozmowy też bardzo skrótowo i uproszcza trochę, e, że Europejczycy dla Europejczyków muzyka jest jakimś towarzyszem, jest tłem najczęściej. Okay. A w muzyce afrykańskiej, też no właśnie, co to, to znaczy muzyka afrykańska, przecież Afryka to jest kontynent, to jest mhm. różnorodność kulturowa, ale tak mówimy o Afryce Zachodniej, czyli y, zwłaszcza z tego, z tej części y, zwożono y, niewolników i mhm. y, y, konkret. Czyli tutaj Afryka, w której Ameryka ma swoje korzenie. Tutaj. Tak, tak, tak. Dobra, okay. E, Afrykańskie korzenie Takie ki kilka takich. Ale to jest, to jest też ciekawe i dobrze powiedziałeś, bo hmm. trzeba wziąć pod uwagę, że kultura amerykańska, oczywiście nie mówię o kulturze rdzennych hmm. ludów, ale ta, ta, która stworzona została na nowo, czyli kultura amerykańska, tworzyła się jednocześnie z kulturą afroamerykańską. Trzeba a, no to tak, podkreślić, tak, tak, że to jest a, no właśnie, równoległe. Tak, równoległe. Tak, Więc tak. nie możemy mówić o dominacji białych Amerykanów nad y, Afroamerykanami, bo oni byli... Oni, ich w sensie, i... znaczy w kulturze. Nie w kulturze, możemy o takiej w kulturze, dominacji w kulturze, w Tak, tu się zgodzę, rzeczywiście, bo my o tym często zapominamy, mając taki obrazek w głowie, że no przecież ci biali rządzili, bo mieli tych czarnych pod sobą jako niewolników. Nie? Więc tak jakby... Y, I człowiek jakby z automatu myśli, że w takim razie ci czarni nie mieli jakby kulturowo... Tak. A to właśnie jest odwrotnie. Nie? To jest odwrotnie. Tak. Nie. Rozumiem, nie? Wręcz można mówić, że kultura afroamerykańska i afrykańska wpływała na kulturę amerykańską. I nie tylko w latach 60., jeżeli mówimy o muzyce popularnej, to też, ale już te, te początki, o których Ty mówisz, czyli ta muzyka ludowa. Ale jeżeli chodzi o takie pojmowanie, no, okay. jakieś takie, może powiem o jakichś takich osobliwościach muzyki afrykańskiej, która jest słyszalna i miała wpływ na muzykę bluesową, okay. to na przykład zacieranie się mowy i śpiewu nie ma, nie ma tej granicy, że jest śpiew, jest mowa, jest zacieranie się. Stąd na przykład um, takie bezsłowne wokalizy, mm -hmm. e, jakieś e, chrząchnięcia, mm -hmm. melizmaty, e, bezsłowne w bluesie mm -hmm. e, czyli wszystkie te o, je, je, o, 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 albo to, że e, a to nie jest tak, że przepraszam, że mm -hmm. ci przerwę, że Blues jest jakąś muzyką rozterki jednak najczęściej. Yy, przynajmniej w swojej pierwotnym tak. założeniu, nie? że jakby już to ustalić, że to nie chodzi, o, nie, właśnie nie smutek, rozterka, to znaczy jakby masz z czymś problem, nad czymś kminisz i jakby sięgasz po bluesa, nie, że, żeby se to... Tak, plus jeszcze tylko, tylko dopowiem, no. smutek może być, może być śpiewanie o niedoli, ale w sposób, i to jest właśnie też kolejna cecha afrykańska, w sposób taki witalny, e, afirmacyjny, no, i jako pozytywny. Auto, autoterapia, tak, muzyka tak, autoterapia, tak, no właśnie. To jest główna funkcja. No i teraz to o wo, wo, czy to nie mhm. jest takie zawodzenie, dźwięko, wiesz, jak onomatopeja, nie? Takie... No, tak, ale to jest właśnie, to jest afrykańskie, Aha. to jest afrykańskie i y, na przykład... No rzeczywiście, bo my w, w muzyce europejskiej, klasycznej czy ludowej, y, chociaż nie, no nie, mamy, mamy te oj dolosz, moja dolosz, tam oj dana, dana. To są pewne jakieś takie, tylko może one nie mają rzeczywiście aż tak nie są aż tak dobitne może jak w muzyce Tak, afrykańskiej. i zwróć uwagę na nagrania country bluesmenów, że śpiewają, śpiewają i zaczynają coś opowiadać na przykład. Tak, tak. No. I to idzie gładko bardzo, tak, płynnie. Że jest, że jest muzyka, jest tak, opowieść, nagle tak. w trakcie, no to Son House na przykład tak. czasami w ogóle więcej w ogóle mówił, głowie, niż, tak, niż, tak, niż no. grał, no e, hmm. Tak, czasami, wiesz, już hmm. jakiś utwór sobie do audycji, Ta. a tutaj jest tylko mówienie. E, wiesz co, teraz powiem ci a propos, jak robiliśmy pierwszą płytę Kun i tam był taki pomysł, który padł, i tak, tak jest nagrana przynajmniej część partii. Powiedz, że tam są pomiędzy piosenkami takie krótkie wstawki one są krótkie, co mm -hmm. prawda. To są cytaty z literatury światowej, mm. ogólnie rzecz biorąc, które w jakiś sposób pasują do każdej kolejnej piosenki. Jak ja tą płytę przyniosłem, to akurat redaktor Matyś mówi, że to jest świetny pomysł, bo jakby, część, bo jakby ludzie się podzielili. Część stwierdziła, że to jest bez sensu, że to jest niepotrzebne, bo to przeszkadza w słuchaniu. Ale na przykład puryści bluesowi stwierdzili, że to jest świetne, bo to właśnie jest takie bardzo, bardzo w stylu bluesowym, bo to tak, tak właśnie i wtedy mi, chyba Andrzej Matysik mi mówi, że właśnie Son House przypomniał mi jego jako mm. po prostu, nie? czy właśnie. Kaznodziejów, którzy przecież generalnie byli, można powiedzieć, pierwszymi bluesmenami, mm -hmm. no, bo oni wychodzili z kościoła na ulicę, tam stawiali się bluesmenami i dalej byli kaznodziejami. Także to jest. Tak, to, to no. prawda. I, I właśnie, jeżeli chodzi już. Zresztą to... no, House był przecież kaznodzieją. Był, no był. właśnie. I potem nawet odrzucił bluesa, hmm. już tak. Tak, tak, tak. I to jest, e, nie, to słyszałam Skip James. E, miał problem z, z, że jednak muzyka diabła, czy <laughs> muzyka duchowa, <laughs> ale te, to przenikanie się sakrum i profanum. Śpiewu i mowy, tańca i muzyki, to jest właśnie ym, cecha afrykańska, kultury mhm. afrykańskiej, że nie mamy do czynienia z oddzielnymi dziedzinami sztuki, tylko wszystko się przeplata. To, co rozmawiali rozmawialiśmy mhm. na początku, czy jaka forma sztuki y, jest taka może najlepsza, czy naj, najszersza, to w muzyce afrykańskiej to wszystko się przenika. Obrzęd, akt społeczny jest mhm. też muzycznym aktem. I nie ma czegoś takiego, że. Teraz mamy sytuację społeczną. Tylko hmm. taniec, gest, ruch, śpiew, mowa może być, y, może znaczyć y, w, w obrzędzie społecznym coś. I nie musi to być y, funkcja rozrywkowa. Ona może być, ale nie musi, nie musimy tego oddzielać. O może tak. Nie. Ja też kiedyś taką teorię popełniłem. Ty jako. Yy... Ekspert, jakby no, bo, bo, no nie, no bo jednak podchodzisz do muzyki naukowo, jest, jakby jesteś doktorantką na razie, ale pewnie będziesz doktorem za chwileczkę, jeśli no, jakby etny, etnomuzykologiem e, wykwalifikowanym. Jesteś napiśmy. już magistrem generalnie, tak, muzyko, muzykologiem, więc, więc, więc pewnie tę wiedzę masz bardziej ja jestem dyletantem, to znaczy, jakby trochę wiem, ale wiesz. No to intuicja no, jest bardzo ważna też. No, no, i, natomiast, no i właśnie dużo, dużo intuicyjnie, jakby gdzieś tam mm -hmm. próbuję, a tu, ty jesteś jednak obeznana w szczegółach i w konkretach i, i super, bo to co ty mówisz o tym przeplataniu się w Afryce muzyki, mnie się w ogóle wydaje, że muzyka powstała, z... znaczy, że jakby ona w ogóle zrodziła się bez bardzo pierwotnych przyczyn. Tak, jak taniec, to tak jak taniec jest z pierwotnych przyczyn, z dwóch, z dwóch powodów ludzie tańczą tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, nie? Czy jakby tańczy, tańczyli plemiennie, nie? załóżmy. Eee, znaczy, te powody są dwa. Walka to jest jeden powód, i miłość to jest drugi powód. I tak naprawdę więcej powodów nie ma. To są te jakby dwa pierwotne powody, czyli taniec jest albo godowy, i to byłby ten powód miłosny, no nie. I z muzyką jest bardzo podobnie, nie? że jakby muzykę czy, czy, czy się tworzy z powodów miłości, nie? po mhm. prostu. I tak? yy, yy, ten drugi powód walka, nie? czyli z powodu buntu jakiegoś, chęci kontestacji rzeczywistości. Mhm. Jeżeli jest jeszcze. Są, oczywiście, że są jeszcze inne też powody, mm -hmm. tylko że one potem dopiero zostały, mnie się wydaje, dokoptowane. Nie? Możliwe, Natomiast ale... te pierwotne po powody. ja W ogóle mi się wydaje, że sztuka w ogóle powstała najpierw dlatego. Z tych dwóch powodów. Oczywiście, bo dopiero potem nałożyliśmy na to A jeszcze, śmierć, jeszcze śmierć bardzo ważna, tak, trzecia oczywiście, przyczyna. Oczywiście. Tak. No, też kiedyś mi powiedział. Tomek Budzyński kiedyś mi powiedział w trakcie rozmowy bardzo fajną rzecz, że piosenki warto pisać tylko na dwa tematy. Nie? Na temat miłości, nie na temat śmierci. I co nas rusza najbardziej. <noise> muszę powiedzieć, że i paradoksalnie te dwa tematy są bardzo blisko siebie. Mhm. To jest w ogóle duży paradoks, bo zauważ, że no gdzie jak ktoś powie, gdzie miłość, gdzie śmierć? Miłość to przez życie w ogóle i tak dalej, i tak dalej, a śmierć, a śmierć. No właśnie, jak się zastanowisz nad uczuciami, jakie tobą targają w obliczu, czy jakby w zetknięciu z jednym i drugim, to one są bardzo blisko siebie. Nie? Oczywiście, że tak. Welszmerc i Werter, no to to jest... No właśnie. To jest jasna sprawa. Na pewno też, jeżeli mówimy już o jakichś funkcjach, roli, skąd, to na pewno też funkcja komunikacyjna. Mhm. Anna Czekanowska powiedziała, że muzyka afrykańska to jest wielka debata społeczna. Serio? Tak. Jejko, jak ja bym chciał, żebym na przykład w naszym Sejmie po prostu, wiesz... Oh, yeah! Oh, yeah! Rozpoczynam obrady Sejmu! Oh, yeah! Siódmej kadencji, no, tam, siedemnastej, no, nieważne. Ale też... Ja panu nie przerywałem! Teraz się boję przerwać. <laughs> Przepraszam, poniosło mnie. No. Nie, dobrze. Właśnie to jest to, że, że debata społeczna, funkcja komunikacyjna, ale ona też się łączy z funkcją zbiorowości i tej takiej psychologicznej wspierającej się. I teraz nawiążę do blusa, że taniec w ogóle afrykański, muzyka afrykańska to przede wszystkim takie ukonstytuowanie zbiorowości i w podczas czasów czasach niewolnictwa, właśnie te śpiewy na, na polach bawełny były takim swego rodzaju nawoływaniem do tej zbiorowości. Czyli jeden nawoływał, reszta odpowiadała, mhm. i było to poczucie, że jesteśmy w tym wszystkim razem. i Oczywiście to też jest funkcja wspierająca, podnosząca na duchu. I w momencie zniesienia niewolnictwa mamy do czynienia z kim? Z samotnym muzykiem. Mm -hmm. I kim jest wtedy ta gitara albo harmonijka? Towarzyszem. Towarzyszem. Mm -hmm. Dlaczego muzyk najpierw zagra, a potem zaśpiewa? Bo on zagra jakiego towarzysz na polu i mu odpowie. A, to jest bardzo ciekawa koncepcja, proszę pani, bo tak o tym nigdy nie myślałem. Mm. jakby Dlaczego ja Colin akurat. Response, sobie... real, y, call and response jest tak naprawdę afrykańskie, a propos tego, co mówiłam o tej mm harmonii. -hmm. To nie jest brytyjskie. Tylko to jest afrykańskie. Call and response było podstawową formą tańca i śpiewu afrykańskiego. Call and response było potem na field callers. Zawołanie i odpowiedź. Tak, zawołanie mm -hmm. i odpowiedź. I potem na gitarze i harmonijce. Mm -hmm. Mam taką tezę nawet, no, że... harmonikarze chyba najbardziej by to realizowali, tak. nie? Bo to jest, że nam się to... Jest taka teoria, która mówi, że oni harmonika, bo to jest prosty instrument, który schowasz do kieszeni. E, oni podróżując, czy uciekając tam mm -hmm. na tą północnym pociągiem tak. towarowym, najczęściej na tej Harmonice grali. Mm. I mało tego. Kolejny związek z afrykańskim jest teza. Oczywiście są teorie, które temu przeczą, że afrykańscy grioci, czyli tacy wędrowni muzycy, którzy opowiadali legendy mądrości to jest kontynuacja w plusmenie Wędrowcy, mhm. bo grioci też brali instrument na wzór gitary, Czyli który w się hobo, mieścił. Tak, zwanym, tak, tak? Mhm. tak, który się mieścił w ręku, gdzieś tam w bagażu e, podręcznym. E, grioci i... używali gitar? No, nie, 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 Czegoś gitar, na, kształt, nie, nie, na kształt gitar? Na kształt, A, na, kształt, jest... na, kształt, na kształt. A to nie mieli przypadkiem tego kiedyś, to Patryk Filipowicz był i opowiadał mi o takim instrumencie, który był pierwowzorem banjo. Banjo, bo banjo jest afrykańskie no właśnie To też nie, jest no, ciekawe. No tak. właśnie, Patryk tu o tym Opowiadał, że tak. lata myśleliśmy, że to jest instrument, który się przyjął z Irlandii, tak. a to się okazało, że w Afryce był troszkę inne: ono było mm -hmm. w ogóle drewniane tak. i tamten, więc może to ten instrument. Tak, co? potem hmm. był ten Didlebow. Did, bow diddly bow mm -hmm. tak. E, w Stanach i na początku blusa. Mm -hmm. Ale to wynikało z, raczej z biedy i z niemożności, tak mi się wydaje, nie? No bo oni sobie po prostu naciągnęli i no, tak, na patyk i Tak, ale była tyle. pamięć kulturowa w aha, nich, aha. E, że. Tworzyli instrumenty na kształt zachodnioafrykańskich. Wszelkie piszczałki, a, grzechotki, filkantryblusie też to jest. A to jest bardzo ciekawe, bo ja byłem przekonany przez długie, długie, długi czas, że Afroamerykanie to jednak instrumenty dęte były ich domeną, ponieważ oni jednak wywodzili się raczej z ludów, no jeżeli Afryka, to myślimy, zwłaszcza zachodnio, myślimy o pasterstwie, mhm. tak? Czyli generalnie no, mamy obrazek człowieka, który był jeszcze wolny w tej Afryce. Noże on sobie szedł z tymi kozami czy owcami. Mhm. Przepraszam. I, y, I właśnie fujarka, flet, to są takie, y, no, to są w ogóle pierwotne instrumenty no, dla tak. człowieka, nie? A ty mi tu mówisz, że tam ci goście w Afryce, to że już w ogóle dużo bardziej za, zaawansowana historia, No nie? bardzo zaawansowana, oczywiście, że tak. I y, wszelkie też instrumenty, no hordofony, skrzypce. Właśnie, bo na skrzypcach bardzo często można spotkać na tych filmach takich czarno-białych, y -y -y. y, z czasów, kiedy Lomax jeździł i nagrywał tych tak. ludzi, że więcej z nich grało na skrzypcach na przykład, co mnie po prostu już kompletnie zbiło z tropu i z pantałyku, bo gdzie skrzypce, a gdzie Afryka, nie? To jest dla mnie w ogóle zagadka. I, I to jest właśnie ciekawe. No tak, w muzyce że właśnie... jordańskiej tradycyjnej ten Rababach to jest też taki instrument smy Aha, okay. smyczkowy. Czyli też w, w tradycyjnej muzyce czy afrykańskiej, czy bliskowschodniej skrzypce y są. Tak, no i oczywiście jeszcze ud taki tradycyjny instrument. Tam są takie rzeczywiście dźwięki w muzyce bliskowschodniej zawodząco płaczliwe. Tak, I tak, one są wstydne, właśnie z takich, z takich instrumentów smyczkowych wydobywane. Tak, Aha. i jest taka. Wy też okay. fajna, że już jesteśmy przy arabskiej kulturze, to jest też teoria. Ciekawe, zrobiliśmy skok, no ale dobra. No. Tak, Ale to, to nie jest aż taki duży skok. Mm -hmm. Jest teoria, że w poszukiwaniu muzułmańskich i arabskich źródeł muzyk, w muzyce afroamerykańskiej bluesowej 30% wśród niewolników to byli muzułmanie. Okej. Okay. I. I są teorie, że e, muzyc. E, przepraszam, 30%. 30%. 30%. Mhm. E, no znaczy, gdzieś mi to każdy, kto oglądał film Malcolm, Malcolm X mhm. i, i. Oni potem wracają do i Islamu. I zna tą, to jest ciekawe. I zna tą historię, no to właściwie tak. to powinien. No, okay. To jest ciekawe. E, mhm. Więc a propos tego zawodzenia. E, żeby jakaś taka pamięć też kulturowa i obrzędowa w nich była i była ta potrzeba jednak kultywowania obrzędów religijnych, muzułmańskich. Dlatego mówi się, że na przykład ring shouts, czyli ten taniec, mhm. który jest podstawą też bluesa i w ogóle muzyki mhm. afroamerykańskiej. Co so to jest ring shouts? To jest tanie typ tańca... E Typ tańca po Ring kole. Shows, czyli że po kole tańczą, po kole, w kółko tańczą. Po, tańczą w kółko, mhm. y, śpiewają. Mamy rolnik i, sam w dolinie, rozumiem. Tak, kółko i, graniaste. E, e, <laughs> dużo jest klaskania <laughs> i też e, tupania i klaskania w ogóle po ciele. Mhm. i ten sposób też śpiewania, te elementy sposobu śpiewania z ring shouts są podobne do tego zawodzenia w bluesie. Taniec socjalny taki, tak, mhm, tak. powiedzielibyśmy. I właśnie, nie mylić z socjalistycznym, bo tak socjalny, społeczny, no, ja nie wiem. Nie, no, ale to po prostu są te mhm. przywary, mhm. Już mhm. No, no. Mhm. więc jest teoria, że są jakieś elementy, pierwiastki muzułmańskie w bluesie i właśnie to ring shouts, czyli to Chodzenie po okręgu, jakoby niewolnicy mieli odzorowywać pielgrzymki do Mekki i okrążanie świątyni Al-Kaby. Okay. Mm -hmm. I druga, drugi punkt z tej teorii, Sylwia Diów to, to napisała, można sobie wyszukać. A druga, drugi aspekt to jest podobieństwo Field hollers do śpiewów muze muzeina Co to jest Field hollers Field Horrors to są te Field horrors, pie... horrors, horrors. 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 Może okay. dykcja. Horrors? Field Horrors. Czyli... Hollers. No no, okej. Ja, ja, come on. Yeah. <laughs> Nie wiem, czyli dalej. Czy... Come on, go on. <laughs> e, tak, straciłam wątek. E, więc podobieństwo przede wszystkim pieśni e, Levi Camp Holler. Mm -hmm. Ma duże podobieństwo melodyczne i słowne, podobno do e, właśnie śpiewów Łazoina e, nawołującego do małżeństwa. Okej, okay. y, i teraz tak, to by się zgadzało wszystko, dlatego że. Mm jeżeli potem popatrzymy z kolei na kowbojskie tańce te tradycyjne mm -hmm. takie gdzie jest to stukanie ob obcasami one oczywiście najpierw kojarzą nam się z irlandzkim tańcem tradycyjnym nie pamiętam jak się nazywa ten taniec gdzie te dziewczęta wymachują nogami prawie jak w kamkanie i potem tupią o podłogę tak specjalnie zawsze to postrzegam jako tradycyjny irlandzki taniec po prostu. po prostu jakby ktoś był uprzejmy i przypomniał to też tak, tam proszę w, w komentarzach czasnąć sobie pod naszym filmem natomiast jest ten taniec kowbojski taki e, który można zobaczyć, czy na, nawet podczas pikników kąt można to zobaczyć, gdzie grupa właśnie wychodzi, mhm. i tylko nie pamiętam, czy tam jest chyba też jakiś motyw taki, że to jest jakby, po, jakby tańca po kole. Nie ma oczywiście tego krzyczenia, ale też jest dużo właśnie tak. Klepania się po ciele, tak. stukania obcasami i tak dalej, i tak dalej. Tylko z drugiej strony, jak popatrzymy na inne tradycje świata i też w Polsce, to. Ok okręg jest bardzo ważny w Oczywiście. ogóle. Więc tutaj możemy to podpiąć pod tą teorię, no nie ma ale... kantów, dlatego siedzimy przy okrągłym tak, a teraz w ogóle jest, a propos country, no to jest powód, Ale może country jest kant akurat, nie? Tak, tak <laughs> jest kant, to prawda, jest kant. Ale że też country to jest afroamerykańska jednak kultura, a nie biała, bo zawsze nam się kojarzyło country to z białym. Moim białe. zdaniem jest wypadkową. To znaczy, to jest, to jest chyba naj, najbardziej słyszalne właśnie w muzyce country, ten, ten mix. Mm -hmm. To znaczy, to nie blues, czy rhythm and blues, mm -hmm. czy... czy Southern rock zresztą podobnie, są Southern rockowi do współczesnego country, niż do bluesa tak, tak. naprawdę. E, I zresztą Johnny Cash o tym też przecież opowiadał, że muzyka country, wszystkie te Grand Ole Opry. propos ring jeszcze. No właśnie, <grym> <grym> Ring of Fire. <grym> Mm, no, jak się wsłucha w, w, w muzykę country, to proszę sobie zrobić eksperyment. Puścić sobie irlandzką muzykę ludową, dowolną, starą irlandzką szantę. Może być w wykonaniu The Dubliners, naprawdę. Mm -hmm. Jak ktoś gra i muzykuje, to posłuchajcie akordów, albo zagrajcie sobie tak. Whiskey in the Jar na mm -hmm. przykład. To jest normalnie kantrowa piosenka, czy znaczy szantowa, okay, szantowa piosenka. I puścić sobie za chwileczkę do tego na przykład jakiegoś takiego typowego bluesa w stylu, powiedzmy, Son House'a, mm -hmm. czy, 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 czy Blind Lemon Jeffersona, tych jakby pierwotnych gości. Nie? I to ze sobą no. wymiksować. To jest bardzo do, do siebie... Te... Dlatego z no. drugiej strony, w tych poszukiwaniach źródeł... Muzyki... Triada jest ta sama, generalnie te same akordy. Przepraszam, bo nie, 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 mówię nie, jako szemów, muzyk. Tak, tak, bo to jest też ciekawe. Ale Rysku, okay, no. To jest tak, że w tych poszukiwaniach źródeł muzyki bluesowej możemy się spi spierać, czy bardziej afrykańska, czy bardziej europejska, ale nic nie działa i nie tworzy się w próżni, zwłaszcza sztuka i zwłaszcza muzyka i kultura. Pisać, ja ci to nawet zademonstruję, bo to jak już zobacz. Powiedzmy, że to byłby blues, nie? Nie, A, jeszcze inaczej. Chodzi mi o... czekaj, może jeszcze inaczej, albo tak. Już troszkę biało zaczynasz. No właśnie, to jest, ale wszystkie te jakby funty są o, wzięte z, 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 z bluesowych zagrywek, nie, czyli, y, czyli, albo dobra, bluesowo byłoby tak. Proszę sobie przypomnieć, byłoby tak na przykład bluesowo, czekaj. Ja to gram, powiedzmy, że w tym bluesie byłyby akordy. E. D, D. Taki akord byłby i taki akord byłby jeszcze. Czyli grałbym na przykład jak bukała i coś takiego. Nie bo pamiętam, że taki, taki jest taki numer. Paczman pa Farm chyba jest taki. Nie? Hmm. D to tam jest taki numer, nie? A teraz jak zagram do tak. To są te same akordy, nie? Chodzi mi o to, że to jest bardzo podobne, nie? Więc może, może tylko ta wokalna e, może nie wiem ale może ta wokalna e, sfera jest e, odróżnia wyróżnia muzykę mm -hmm. afroamerykańską od e, irlandzkiej białej nie myślę że tam jest różnica była przed chwilą w rytmie nie bo zobacz tutaj jeszcze raz nie to było To byłoby to, ten Booka White. Mm -hmm. Ja nie mam takiej artykulacji jak on. A country jest takie bardziej jak, takim, jak ten ten konia, tak, to jest mm -hmm. takie bardziej to znaczy, na naraz, ba, znaczy nawet nie naraz, tylko jest takie. Mm. Nie? Że to takie jest takie bardziej. No i to by się też zgadzało, no. że rytm jest kluczowy. No, właśnie dlatego mnie się wydaje, że ta Afryka, bo Ty dużo fajnie opowiadasz, jakby też o tych aspektach yy, i właśnie color response i, i tego wszystkiego, i o tym, że to country, które jest je, jednak, jak się okazuje, też. Teraz jest taka wiesz, nowa. też afro, a nie, a nie euro. Tak. Jednak. <laughs> e, no, ale, ale rytm jest kluczowy. Tak, że tu jednak jest ta, ta taka najprostsza i naj, najczęściej, najbardziej popularna teoria jest taka, że blues jako taki, czy rytm and blues, e, to jest tak, że. E, Melodię czy też tą triadę dali biali, ten jakby ten zestaw akordów, nie? czyli to jest tonika dominanta, subdominanta, mówiąc jakby językiem muzycznym. A Afryka dała rytm, ten rytm taki specyficzny. On nie, cała Europa, my w naszej kulturze północnej żyjemy na raz. Czyli tu jest raz, nie? Całe południe żyje na dwa. Czyli tu jest dopiero mm -hmm. akcent, nie? Wśród polskich bluesmenów, jedyny człowiek, moim skromnym zdaniem, który potrafi tak grać bardzo w swoim rytmie, to jest Marek Makaron Motyka. On, I dlatego on brzmi, mm -hmm. że nam się wydaje, że on się w ogóle. Gubi? nie, Że on się w ogóle. To, to jest tak, jakby. Że on się urodził nie na Śląsku, tylko w, tak. w Delcie, nie? Bo on gra na dwa wszystko. Mm -hmm. Przynajmniej na moje ucho tak to się dzieje. Nie? Jakbym się mylił, jacyś naprawdę wybitni muzycy, którzy słuchają, mogą poprawić po to, ale to naprawdę u, u makarona to jest bardzo takie ewidentne, że to jest mhm. wszystko takie z opóźnieniem. Nie? I dlatego to. To tak buja, jak powinno bujać. Tak, ale w, w jazzie na przykład jest więcej tej polirytmiczności, która Synkopa, jest. No, jest. Który, no, ale to też w, mm -hmm. w bluesie też jest, u Roberta mm -hmm. Johnsona też jest. Tak. E, więc e, więc ta polirytmia i w ogóle zmiany e, rytmów e, w trakcie w ramach jednego utworu. To jest ta różnica. Tak. Wiesz co, byłem na, ostatnio e, na koncercie, e, no właśnie makarona e, i pomyślałem sobie. Mm, że to jest tak, że jakby, bo ja miałem też okazję z nim grać parę razy. Raz tak publicznie, a raz tak po prostu dżemujący, gdzieś tam na wyjeździe w góry, czy ten. I z Markiem się, znaczy, żeby z Markiem Makaronem grać muzykę bluesową, wydaje mi się, że, bo grałem też kiedyś z Aniką, Anika Johnson, na Olsztyńskich Nocach Bluesowych, już nieistniejących, była Anika i potem też był dżem w knajpie. Jakby zupełnie inaczej się gra z muzykami afro, ponieważ oni mają swój własny rytm i to nawet ja mówię, że na dwa, to nawet nie chodzi o to, że na Właśnie dwa, nie, tak, po prostu tak. oni grają sobie po swojemu, nie? To jest tak, że my jesteśmy tutaj jednak nauczeni pewnego porządku. I teraz oglądając ostatnio koncert makarona, ma świetnych muzyków, fantastycznych ze sobą, nie? Jacek Graciborski, Tomek Bieniek, to jest naprawdę kurczę pierwsza liga. <laughs> Natomiast znaczy jakby oni grają po prostu bardzo solidnie, ale Marek gra po swojemu. I stąd są czasami takie myki, może tego w czasie grania nie słyszą. Nie? Przepraszam, jeśli was chłopaki gdzieś tam ten, ale, ale że to po prostu czasami jest. Stąd jest takie wrażenie, że nagle jest Marek tak jakby gdzieś albo obok, albo mhm. przed nimi, albo za nimi, bo on gra bardzo w swoim rytmie. Nie? Mhm. Jak ja z nim grałem, to też najpierw chciałem grać tak normalnie, jak się gra. Ale potem sobie uświadomiłem, że żeby grać z makaronem, trzeba iść za nim. Bo, mm -hmm. bo inaczej to się pogubimy. I tak jest nie? jak z rytmem, tak jest też z bluesem. Nie można, znaczy lepiej było dla blusa nie wkładać go w ramy, bo mm -hmm. wtedy straci swoją wartość i staje się dwunastotaktowcem, który po prostu jest nudny dla wielu ludzi. Ja to wiele wiele razy to ta, słyszę, nie? że ta. jest nudny. Ale dlatego jest nudny. Bo włożono w europejskie myślenie blusa, a blues jest bogatszy. Ta. To jest właśnie to, tutaj ostatnio się przewija taki wątek policji bluesowej. To Troszkę się śmieję, że w Polsce jest policja blusowa. Ale ona broni czego? Jakby bada, ile jest procent blusa w blusie, ale... ale to, A się no, okazuje, to, że i tak to te żart. skale... Nie, no oni sami, jakby sami mają też do tego dystans i też sobie z tego nie. żartują. Myślę, że wiedzą, o kim mówimy. Przez grzeczność nie będziemy na wymieniać, same, się bo znamy, się też znamy bardzo. i lubimy po prostu. Natomiast ja mam na przykład takie... Jeszcze raz to powtórzę. Że, że to w ogóle nie, w, nie w, w akordach, które się gra, nie w rytmie jest klucz. Mhm. Klucz jest w rozterce. Oczywiście, że tak. Klucz jest w rozterce, jakby w to. I co, z tą, jak, tak. co z, zrobimy z tą rosterką? Jak ją wyartykułujemy i jak ją przeżyjemy w muzyce? No, dokładnie. To jest kluczowe. A inna sprawa jest taka, bo teraz, żeby nie było, że się tam niektórzy oburzyli. Inna sprawa jest też taka, że te. I tu Jarek Spałek też to fajnie tłumaczył, świetny trębarz zresztą, że no właśnie te 12 taktów i właśnie ta triada jakby tę rozterkę łatwiej pomaga taką rozterkę wyrazić. nie? Znaczy, ona jest bardziej tożsama z tym tematem, który podejmujesz w pieśni, niż na przykład inne akordy, nie? Czyli jakby inna forma. Hmm, to jest ciekawe. No? no bo z jakiegoś powodu to się bardzo tak. ze sobą klei, nie? Uh -huh. Yy, bardzo ciekawe, fajną rzecz by tutaj powiedziałaś, że yy, oni stanowili 30% yy, nie, muzułmanie i to jest też ciekawe, bo ja, ja słyszę tam ja wpływy też. muzyki arabskiej, ja nie? jakby w tej muzyce bluesowej, chociażby w tych właśnie, tak. kiedyś myślałem, że to po to zrobili, żeby, że to imituje zawodzenie. A to chyba nie do końca. To jest, y, dlatego ja tak już bardziej y, osobiście powiem, że moje poszukiwania, dlaczego ja tak pokochałam bluesa, no to w końcu mam takie uzasadnienie, że może, w, jak w mojej krwi płynie krew arabska, to może ten blues też arabski w jakimś stopniu jest. Myślę, że jest bardzo e, 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 arabski. E, natomiast y, tu znowu, bo mówimy o tym, że Afryka jest korzeniem. Tak naprawdę dla, dla muzyki bluesowej i jak się okazuje z tej rozmowy z Ają wynika, że, że jeszcze grubszym jednak niż nie nam by się wydawać Tak, mogło, ja jestem tą policją afrykańską. <laughs> że jeszcze grubszym i że głównym korzeniem tak naprawdę jest właśnie Afryka w tym mm. wszystkim. E, e, a wkład europejski oczywiście, że duży, ale bardziej chyba e, jakby na tej zasadzie, że, że wzięto tę Afrykę i jakby jak to my, Europejczycy, lubimy i przenicowaliśmy sobie ją na swoją modłę, nie? Tak, Troszkę. Tak, to tak też że, jest mh. ciekawe, co się dzieje. Dalej z bluesem i w ogóle z muzyką afroamerykańską, tak. że no jednak też nie można mówić, że tylko afrykańska i w ogóle nie ma w nic w sobie z europejskich. Chociaż z drugiej strony, je, bardzo jeden fa, fajny, ciekawy wątek a propos gitary, która w bluesie zrobiła szaloną karierę, a idąc dalej. Yy, również wielką karierę w muzyce rozrywkowej, po prostu na no, żaden instrument, taki jak gitara. Polski instrument, jakby nie patrzeć. Tak, który przywędrował do Europy przez Hiszpanię. Prze, e, przez Hiszpanię, przez Arabów, którzy Moza Arabska. No bo, właśnie, bo właśnie. jakby we flamenko to w, wybitnie słychać tak, w, tak. wpływy. No, była muzyki. lutnia, potem z lutni, tak. Tak. I teraz y, bardzo fajna historia, świetna, bo jak ja to przeczytałem, to aż mi przeszły ciarki, mm -hmm. krótko mówiąc. No bo ci wędrowni hobo, jak już się tam uwolnili i, i się tak naprawdę ten blues zaczął po, po, po kraju rozprzestrzeniać, czyli wybierali tę drogę, że będą wędrować z instrumentem, śpiewać, a nie pracować na, tak. na, na plantacji bawełny. Nawet już jako wolni ludzie, bo i tak im się to nie kali po prostu. I, i być może zemrą tam szybciej tak. niż się coś dorobią, więc wybierali tę drogę. Jak już zemrzeć, to w drodze z, z, śpiewają. ci, którzy zostali, przegrywali tym, co grali. No co i pracowali. a propos tej gitary, bo... Skrzypce, o którychśmy mówili wcześniej, one były dużo wcześniej jakby w użyciu w, w, wśród tych afrykańskich bluesmenów. Skrzypce harmonika, tak. instrumenty dente, albo, to, pier, albo to pierwotne banjo, mhm. a gitarę oni sobie podpatrzyli u Meksykanów za miedzą, bo przecież Texas, Meksyk to jest jakby to jest ciekawe, nie? że... niesamowite. Jak ja to przyznałem, to byłem w szoku i odkryli, że to jest świetny instrument, gdzie można sobie, który w zasadzie gra całą harmonię, można sobie akompaniować, jeszcze sobie go nastroić tak jakby po, by też by, by bardziej po afrokańsku, że on będzie łatwiejszy do, tak, do grania, nie? No. Tak, ale to jest, um, oni tworzyli wcześniejsze prototypy, może nie znając gitary, Zobacz, zobaczyli gitarę i to im też pasowało, że, bo mieli to w pamięci kulturowej. Tak mm -hmm. ja uważam, że, mm -hmm. że to nie jest tak, że zobaczyli i, o, w sumie to jest fajny instrument, tylko to y, pasowało do, tej, e, do tych zachodnioafrykańskich instrumentów też e, szarpanych. Nie? A propos zachodnioafrykańskich instrumentów szarpanych, bo to jest jeszcze jedna dość istotna rzecz, bo wiadomo, że moglibyśmy tu się zająć, teraz przerzucać znajomością, jakich to my bluesmenów tak, nie znamy wcieli. i w ogóle świetnych, tak. że Robert Johnson, że Skip James, że w ogóle. To jest, to jest nic. No, James to jest. Booka White, właśnie, ta, i tak ta. dalej. Wszyscy ci, których Alan Lomax szczęśliwie dla potomnych uwiecznił, bo to w ogóle naprawdę, jeżeli Państwo nie, nie, nie wiecie, o kim mówimy, proszę sobie wyszperać. Alan Lomax, bluesmeni na pewno wiedzą, tacy zagorzali, natomiast tam są bardzo ciekawe. I wszystko jest, znaczy wiele jest materiałów dostępnych tak, w ogóle tak, online. Tak. Powiedziałbym pan, jakby nie on, nie byłoby Madiego Watersa, no ale to tak. No, przed... a, jakby innymi... a jakby nie było Madiego Watersa, to Soby nie byłoby było. reszty. No właśnie. Natomiast Zachodnia Afryka. Ja dali by radę też. Zachodnia Afryka, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć, jak blisko jest właśnie od muzyki bluesowej, nawet tej współczesnej rytmy bluesowej, do tradycyjnej muzyki afrykańskiej tak naprawdę, e, chyba najbardziej u Tuaregów to słychać. Mm -hmm. e, jest taki artysta, nie wiem czy tobie znany, Bombino na przykład. Jezu, uwielbiam go i no. będzie grał w Polsce. No, już chyba dwa, po raz kolejny. Kon, bo... I dwa koncerty. Mm -hmm, mm -hmm. W, w Biedowo, taki fajny festiwal, przepraszam, nie wiem czy mogę powiedzieć. Jasne. Biedowo Festiwal en, koło Olsztyna. To jest w ogóle ciekawa koncepcja festiwalu, bo to znajomy perkusista jazzowy Sławek Koryzno jego rodzice na ganku zrobili taki festiwal trochę dla jego kolegów z Akademii Zgańsk-Jezowych. Mm, I e, sobie tam grali. Raz na rok mm. się spotykali i sobie grali, dżemowali. I z tego się zrobił naprawdę taki porządny festiwal. Więc mm -hmm. y, polecam w sierpniu, będzie kolejna edycja i tam będzie grał. Bombino. Bombino, bombino tam będzie grał. Bombino to jest tak. niezwykła postać, bo to jest tuarek-tuarek. Taki po prostu człowiek nomad. Normalny tak. nomad z, z, z pustyni. Jeśli ja dobrze pamiętam, on jest Maro. Nie marokańczykiem. Nie, nie, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć. A nie z Nigru? Nie, nie, nie. Bombino jest chyba marokańczykiem. Wydaje mi się, że to jest jednak Maroko. W... Wydaje mi się, że... Niger? Niger. <laughs> koło, koło, kraj koło Mali, nie? Bo, bo... No w każdym razie zachodnia Sahara, nie? Tak, bo to jest generalnie tak, tak, to jest muzyka no, subsaharyjska sumie, tak się Subsaharyjska, subsaharyjska w sumie na, w drodze między północną a zachodnią e, Afryką, nie? Jego lud to są nomadowie albo Tuaregowie, bo chyba tak się tak. o nich mówi. E, najwięcej on śpiewa w ojczystym języku mm -hmm. swoim, natomiast muzykę, którą robi, to są proszę się nie zrazić, bo to są numery, które trwają po 10 minut, na przykład jeden, i one są na przykład z dwóch akordów złożone. Ale to, co tam się dzieje w, w tej piosence, to jest naprawdę głowa mała i. Ale cie... ja jestem zaskoczona świetne. tą popularnością w Europie, w Polsce. Mm -hmm. W ogóle tego Desert Bluesa, nazwijmy go tak desert bardzo roboczo. No. E, nie wiem, dlaczego, dlaczego tak jest popularne. Oczywiście się cieszę, ale. Iggy Pop zrobił płytę też taką jedną, mm -hmm. nie? chyba z, z muzykami stamtąd. Rolling i... Stones zaprosili mm -hmm. na pewno, y, chyba z. No, ale nie wiem, czy... Nie, ale to trzeba by chyba sięgnąć w ogóle, skąd to się wzięło, jakby ta popularność. Wydaje mi się, że największą robotę wykonał tutaj e... Ray mm -hmm. i jego w ogóle różnego rodzaju poszukiwania. Mm -hmm. Wybitna postać. E... Linki, właśnie, bo ostatnio ktoś mówił, że nie, mówię o linkach, a ich nie umieszczam, więc już obiecuję, że teraz linki do różnych artystów. Potem, policja przyjedzie i Tak, będą pod filmikiem, proszę sobie tam kliknąć. Ray Kuder, bardzo niedoceniana, aż sz, tak, sz, tak. szalenie ważna dla rozwoju blusa na świecie mhm. postać. Buena Vista Social Club, proszę Państwa, to jest film, który generalnie, myślę, że z kolei wielbiciele Salsy kojarzą. Tak, ale a to jest, album jest taki, to, jest taki znany też, nie? Ale to jest właśnie dzieło Raya Kudera, mm -hmm. bo to on generalnie przecież tych kubańskich, wiekowych staruszków mm -hmm. wyciągnął nagle i jakby pokazał światu, nie? Jego płyty z Taj Mahalem, mm -hmm. kolejny świetny muzyk poszukujący Ojej. swojej tożsamości i korzeni, bardzo często właśnie gdzieś tam sięgający do tego korzennego bluesa. Taj Mahal, Ko tak. Harris też bardzo. Tak. To są wszystko koledzy właśnie Raja Kudera, który swoje, swoje, swa, swoje bycie na świecie postawił na, na właśnie poszukiwania nie? różnych hmm. korzeni. No i świetna rzecz: Ray Kuder i Ali Arkatura, o którym musimy właśnie. powiedzieć, nie? bo to jest. Ale co wyróżnia tą muzykę i dlaczego ona jest tak podobna oprócz tego afrykańskiego rodowodu do blusa, to to, że Tuaregowie to jest lud, który śpiewa. O tym, że ich wygo wygoniono, że hmm, tak. nie, po nie pozwolono im e, mieć swoją oddzielną tożsamość. Znaczy, że tożsamość mogą mieć, tylko nie mają wydzielonego terytorium. I, e, Naród bez państwa. Tak, bez hmm. państwa i też przecież e, muzycy. Przecież muzycy, e, którzy hmm. dzisiaj koncertują na całym świecie, którzy wykonują do blusa, oni byli wcześniej e, no, wojownikami o niepodległość. Hmm. I, I tak się mówi, że zamienili kałasznikowy na gitary, hmm. ale coś w tym jest. Więc e, przede wszystkim to. O czym śpiewają, my oczywiście tego możemy nie rozumieć, ale myślę, że w tej melodyce, w tych zawołaniach to, to czuć śpiewają po prostu o tej niedoli, która też w bluesie była. Tak, i to wszystko jest w ogóle ubrane w akordy jak najbardziej bluesowe, mm -hmm. właśnie te pierwotne, nie? E, no i ten rytm. I, I ten rytm, który jest już taki wybitnie właśnie na dwa, afrykański, taki tak, bardzo... Taki hipnotyczny tak, troszkę. Tak, 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 tak. Myślę, że gdybyśmy poszukali przez starych bluesmanów, chyba Johnny Hooker chyba byłby najbliżej takiego grania a tych może, swoich pierwotnych. Takie... A może Hill Country Blues w ogóle? E, tak, no to jest Are takie... Bandside, tak, tak. O, tak, granie... Tak, 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 tak. O widzisz, dobrze, że właśnie Hill Country Blues to jest. Kolejny. Tak, kolejny punkt do odrobienia lekcji, proszę Państwa. Earl Burnside, ja przypadałem. Razy... W ogóle tych wnuków, Cedric Burnside, który grał w mm -hmm. Polsce, e, wnuki, e, synowie. Hill country Blues albo Swamp Blues, bo to są dwie takie rzeczy. Bo A, Swamp są, Blues jest zbierany przez Białych, nie? Jakby bardziej, nowe Nowa No, nie. no, no, no też. ale no tak, ale Swamp Blues generalnie, e, jest e, lat Ani e, i te, 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 te tematy. Mm, no przecież on jest, oni wręcz mówią o tym, że oni to wzięli od swoich kolegów z Hill mm -hmm. po prostu, bo, bo tak im się bardzo podobał tak. ten gatunek i, i tyle, nie? Niewiele to się różni, w moim przekonaniu przynajmniej. E, będą of Heisek to jest takie, taki zespół tu od nas, który gra z Czech, zespół, który gra coś, coś mm -hmm. takiego mniej więcej i robią to świetnie, uważam, bo najlepiej z wszystkich tutaj polskich zespołów. Black Case taką płytę zrobili. No i też robią dużą robotę w tej popularyzacji. Tak. No. To prawda. W ogóle chwała i szacun wszystkim tym, którzy robią dobrą robotę. Jeszcze jeden afrykański muzyk mi się przypomniał, którego być może znasz, nazywa się ten pan Kaiser Jones. Chyba nie. nie. A widzisz, yes. ja czadzie, coś nowego. przy bardzo, Aja Laza. Państwo też polecam. <laughs> Jednak nie umieścimy tego podcastu. <laughs> nie umieścimy, dlaczego? Kajzaja Jones to jest taki artysta, który jest z Nigerii dla odmiany, hmm. czyli jakby troszkę no, to nie Afryka, akurat subsaharyjska. Poza tym, jak mówimy Nigeria, no to chyba najbardziej europeizowane państwo oprócz RPA mm -hmm. w Afryce tak mi się wydaje może dlatego że tam kolonizowali Anglicy <laughs> i co to inaczej robili niż na przykład inni Oj tak. Inni, no przed Hiszpanię w ogóle no, w Ameryce to prawda sobie co chcecie no właśnie Anglicy nam jednak trochę tej swojej kultury nawieźli troszkę tam jakby o mm -hmm. tę edukację chyba zadbali i tak dalej i tak dalej i tak dalej kezia jones jest o tyle yy, yy, Afrykański i nieafrykański, że on tak naprawdę większość życia spędził w Londynie na studiach. Ale on gra w bardzo taki sposób, jak właśnie bombina, jak ci mm. legowie, a jednocześnie bardzo po swojemu. Stosuje na przykład taką technikę na gitarze, jaką ja na tej gitarze tego nie zrobię, jak stosują basiści, czyli stosuje technikę slapu. Mm -hmm. To znaczy on gra na gitarze. No nie? Tylko nie mam jak tutaj, bo tu mhm. nie da się, bo mam tą przystawkę. Ale to też daje takie. Y tak. on robi. Mhm. Ale to uderzenie wtedy jest taki A, efekt, który w bluesie on, też jest przecież. On to robi świetnie. Mhm. Sam mówi o swojej muzyce, że to jest Blue Funk. E, no tak, no bo czyli jest... takie połączenie bluesa i fanku, fun a jednocześnie sporo jest takich y, tradycyjnych afrykańskich y, jakby piosenek tam. nie. No, się tak mieli w ogóle o afrykańskiej muzyce ludowej i jej wpływach na, na kulturę europejską mówić to to byśmy musieli jeszcze jedną audycję taką zrobić, droga Aju, bo na przykład zespół Osibisa. To jest w ogóle zespół, który ja zawsze ubolewam nad tym, że wszyscy znają ten zespół tylko ze słynnego o. Everybody. Coś tam, coś tam, Sunshine Day i w zawsze ogóle. Coś. I w ogóle wszyscy myślą, że to śpiewa Santana. O. A to jest zespół, który masz szalone. Ale co jest ciekawe w ogóle, tak jeszcze kulturowo, że te zespoły północno- czy zachodnioafrykańskie, które dzisiaj są uznane, pod definicją, y, terminem Desert Blues, hmm. oni też nasłuchali się na przykład Hendrixa, czyli hmm. z Afryki do Ameryki i znowu do Afryki. Tak. Ale Ameryki w kontekście afroamerykańskiej muzyki, ale jednak już za jakąś domieszką e, europejskiego czy amerykańskiego grania, więc to e, przetwarzanie ponowne afrykańskiej kultury przez Afryka, e, Afrykańczyków, no bardzo ciekawe. I teraz doszukaj się, ile jest pierwiastków afrykańskich afroamerykańskich Państwo yy, nie się doszukują ile jest tych pierwiastków ja też się będę doszukiwał a ja razem gdzieś moim państwem pogadalibyśmy jeszcze no tak. ale y, przyszedł czas że byśmy już kończyli z że gitara będzie troszkę rozstroiła I trzeba jechać do Chorzowa Dziękujemy. Dziękuję bardzo.